Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Phil, dalsza część przygód z Achillesem. No i słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że musimy udać się w miejsce, w którym ostatnio nie chciałem być, czyli prawdopodobnie udamy się do miejsca z tymi dwiema basztami, gdzie byli tam ci łucznicy. Tutaj niestety punktów doświadczenia mamy niewystarczającą ilość. Dlatego mam nadzieję, że w późniejszym etapie, w dniu dzisiejszym, coś sobie jeszcze ulepszymy. Dobra. Aha. Tak, są i oni. Są i łucznicy. A w sumie zobaczmy, czy mogę przejść. Oj. Dobra. Okej. No tak, temu panu dziękujemy. Rzucimy tarczą. Jeszcze raz. Do nas przyjdzie. Pyk, pyk, pyk. Pokonany, zgarniemy sobie fotkę. Dobra, tam rywal widzę, że próbuje się do nas dostać. Albo bardziej próbuje nas zaatakować. O nie! Spoko. Panowie łucznicy. Ej, bez kitów, w sumie mają 200 IQ. O nie. Tak, w sumie 200 IQ, powiedział prawie, że ginąc. Okej. Słuchaj no. Parszywcze. Nice. Czyli tak, został jeszcze tutaj łucznik i został ten wojownik. Jak mnie kopnął? Gościu, tak się nie robi. Oj, nie. Nice. Dobra, poszło z unikiem. Dobra, jednego mniej. No i teraz tylko się ciebie trzeba tutaj pozbyć. Dobra. Przeszliśmy przez tę lokację. Tyle dobrego. Zgarnijmy sobie miksturkę. Weźmiemy łyczka. Idziemy dalej. Dobrze idziemy? Tak. Idziemy dobrze. Oj, oj, oj. Ach, mogłem go pochłonąć w sumie. No, bez kitu. Próbowałem to zrobić. Próbowałem to w sumie zrobić. Ale niestety to był błąd. To był błąd, bo się nie udało. No dawaj, no chodź. Come on. Tam są łucznicy. No nie, ogólnie wydaje mi się, że to jest etap, w którym bez tarczy jest bardzo ciężko sobie poradzić. Bo zresztą jak widzicie, no ci łucznicy co chwilę tutaj nas atakują. Dobra. Najsik, możemy iść dalej. Mam was. O nie, Achillesie, nie, nie, go, miałeś bić łucznika. Dobra. No w sumie siłą rzeczy i tak czy siak no się pozbyliśmy rywala, no ale sami rozumiecie, że ci łucznicy niestety tutaj bywają dosyć frustrujący. Dobra, zobaczmy, idziemy dobrze, nie? To jest git, to jest cały czas... O, 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 o! Ach, zobaczył mnie. No proszę nie skakać po sobie. Panowie wojownicy. A, kolejny. God damn. Oj, oj, oj. Ile? Czemu was jest... Czemu was jest aż tylu tutaj? Dlaczego? Dlaczego? Kościu. Dobra, i to był twój błąd. Mogłeś zostać z tamtą wataszką ludzi. Wtedy byś pewnie przetrwał, no ale... Podjąłeś inną decyzję, a oni tutaj w takim obozowisku troszkę siedzą.
Dobra, co? Aha, to jest ognisko. Aha, to nie są ci... To nie są ci bandyci, którzy byli tam wspominani wcześniej? Tak mi się wydaje. Dobra. Znaczy, mimo wszystko dobrze, że ci rywale gdzieś tam nie atakują nas jednocześnie, nie? Że gdyby tutaj jeszcze był łucznik, jeden, drugi, to byłby problem. Bo tak to w sumie oni po kolei do nas podchodzą, więc to jest taki komfort, myślę, gdzieś dla nas. No i ostatni rywal, widzę, że po prostu poddał się, moglibyśmy go zostawić, ale pozostawienie go byłoby równoznaczne z pozostawieniem skrzynki. Miecz Myrmidonów. Najsik. Kolejny przedmiot, kolejna broń w sumie, którą możemy sprawdzić. Kryształ. Ja muszę w ogóle zobaczyć, co te wszystkie kryształy robią. Aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie taki nieodzowny aspekt craftingu, który gdzieś tam będzie później wykorzystany. Idziemy tu, czy... A, no tu nie przejdziemy. Tutaj mamy rozwalony pomost. Pomost, czy takie... rusztowanie. Oj, jakbym miał możliwość, żeby go kopnąć. No aż się prosi tutaj w tym miejscu. Dobra. Pokonany. Jest puszeczka, idziemy dalej po drabince. Mamy w ogóle 3000 punktów doświadczenia. Więc wydaje mi się, że może trochę to... O, tak! Co? Faktycznie mogę pochłonąć jego duszę. Nice! No dobra, moi kochani, no to wiemy przynajmniej, jak działa ta opcja. Ej! Tu jest chyba więcej rywali. Tu jest chyba większa ilość łuczników. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie? Bo no taka salwa, co poleciała z nieba. O, to raczej nie jest standardowe. Okej, kolejny pokonany. Tu nic nie ma, możemy ewentualnie zobaczyć tutaj. To jest jakieś przejście trzymane przez, nie wiem, łapy gigantów może? Tylko czy ja chcę tutaj zobaczyć z kierunku... No nie, dobra, bo tam dalej idziemy gdzieś po jakiejś drobince i tak dalej, więc nie ma co ryzykować, bo to zaraz wyjdzie na to, że się zgubię. Też w sumie tak tyle dobrego, że jest ten duszek, ten płomień, pewnie Hadesa, albo nie wiem, jakiś... No hej! Dobra, tego pan troll się nie spodziewał. O matko. Your soul will be mine. Najsik. Ej, Byski, tu zobaczcie, że w sumie pójście w tą kondycję było naprawdę jedną z najlepszych decyzji. W sumie kondycja i siła. No fakt faktem, no nasz bohater jest w stanie przetrwać z reguły 2 albo 3 ciosy, takie mocniejsze. Ale jeżeli ogarniemy gdzieś trochę ten movement i mniej więcej wiemy, jak działać, no to w sumie nie ma aż tak dużego problemu na chwilę obecną w walce tutaj z poszczególnymi mobkami. Ale... O, jest gryf! O matko! No hej! Dusza bandyty! Dobra, spoko. Tutaj najważniejsze jest to, żeby odczytywać gdzieś ruchy tych postaci. Bo jeżeli będziemy robili uniki, to jest w miarę okej. W sumie jestem przyzwyczajony, że w walce z gryfem to takiej kłuszy się używa. Czegoś takiego dystansowego. Dobra, bo tu mnie trafił dosyć mocno. No właśnie, a propos kłuszy. Przecież mamy naszą tarczę, ją też możemy rzucać. Dobra, w porządku. Zaraz będzie po nim. Tak, gryf pokonany. Czyli w sumie zrobiliśmy dodatkowe zadanie, 600 punktów doświadczenia zgarnięte. Szpony harpi, aha, czyli to... To był gryf czy harpia? Nie. Ej, nie wiem już teraz. Zwątpiłem. Do starych ruin. Aha, czyli ja mam wejść do starych ruin, okej. Sprawdźmy sobie, czy tutaj może jakaś skrzynka, coś jest.
Czy tutaj dalej sobie schodzimy? A tak, możemy zeskoczyć nawet. Płatki złotowrzosu. Dobra. Podejrzane, nie? Że rywale tutaj zostawili surowce. Uciekli stąd. To jakieś pomosty u góry. Dobra, zgarniemy tą sakiewkę. Tarcza spartańska. No i teraz pytanie, nie? Czy ja powinienem iść tam dalej? Ale boję się, że jak pójdę za daleko, to już później nie będę chciał wrócić. A chciałbym z wami tutaj ten wątek główny rozegrać. Może zobaczmy sobie zresztą tą tarczę spartańską. No nie jest ona aż taka mocna. Miecz hoplity, miecz myrmidonów. Czy ten miecz jest lepszy? Nie, zdecydowanie ten miecz nie jest lepszy. Znaczy ja zostaję z toporkiem. No tak, wydaje mi się, że to już będzie taki nieodzowny aspekt tego odcinka, że Achilles będzie walczył toporem. Dobra. Hopla, do starych ruin. Zobaczmy, co w nich będzie. Oczywiście muszę iść wpierw na bok, zobaczyć, czy tam się nic nie skrywa. O nie! Halo? Poczekajcie. No dobra, widzę, że... Okej. Anyway, no takie rzeczy mogą się zdarzyć na etapie early accessu, ale no, mam nadzieję, że jak wyjdę z tej lokacji, to odzyskam moje punkty doświadczenia. Faktem, tak jesteśmy do przodu dosyć mocno, ale no, ale mam nadzieję, że one wrócą. No to taki mały błędzik się wkradł. Okej. Sprawdźmy, co jest w skrzynce. I jest to duża mikstura. Dobra, jest mikstura, jest armia szkieletorów, z którymi przyszło nam się zmierzyć. No chodź, panie szkielecie. Ja widzę, że tutaj jesteś tak ochoczo zainteresowany, żeby do mnie podejść. A to, co to było? A, to dusze. Ej, a czemu dusze od szkieletów tutaj są szare? Czy one są... Czy to też chodzi o to, że one są jakieś takie dużo słabsze, że tam jest w sumie 15 punktów za nie, czy... Ciekawostka, nie? Wcześniej mam wrażenie, że te dusze były wyłącznie w kolorze ognia. Takie, wiecie, płonące. A tutaj koniec końców one są... białe. No dobra. Zobaczmy sobie. No jest dużo elementów. Tam w tyle... Dobra, tam w tle jest na razie spokój. Zejdziemy sobie tędy. Dobra, jest pan szkielecior. Najsik. A to jest... A, to są rywale. Byli rywale, domyślam się. Tak, ja tutaj poznaję pana łucznika. Więc koniec końców coś złego ich tutaj musiało spotkać. Mam nadzieję, że to, co ich spotkało tutaj, to również nie spotka mnie. Dobra. Chcemy iść tam dalej? A możemy zobaczyć kawałek, bo w sumie nie do końca też wiem tutaj, gdzie mamy iść. Zapewne musimy po prostu przedostać się przez te katakumby, przez te lochy. Ale może wpierw wrócę do miejsca, w którym było co? Byli żołnierze, bo oni tam zdecydowanie po coś czekali. Dobra, temu panu dziękujemy. Jest szkieletor. No i tutaj w sumie aż by się prosiło, nie? Żeby coś było
przy tym stoliku, bo ten stolik to trochę jakby taki wiecie, garnizonowy, nie? Że tam żołnierze mają swój osprzęt i coś ciekawego można znaleźć. Kto wie, może znajdziemy tutaj takie miejsce. Zobaczmy, schodzimy na dół. Wydaje mi się, że to jest właśnie, że to jest dobra droga. Schodzimy na dół. Znajdujemy się na jakimś takim tarasie. Znaczy, tarasie. To może zły dobór słów, ale... No, lokacja na pewno jest duża. Lokacja na pewno jest duża, gdzieś można się w niej zgubić. Dobra, tutaj jest wszystko sprawdzone. Zobaczmy jeszcze tu. No dobra, no tak, taras, nie? Taras, nagrobki stoją, a chłop mówi o tarasie. I otwórz. A, skrzynka. Dobra, bo już myślałem, że mogę, nie wiem, studnie na przykład otworzyć, czy coś takiego. Ale to nie to. Idziemy dalej. O, kolejna skrzynka. Luzik. Tylko chciałbym tu znaleźć może jakiegoś nowego rywala? Albo po prostu przejście. No dobra, tak czy inaczej mamy brąz, więc jeżeli już pan... Jak mu było? Poczekajcie, bo tutaj muszę się upewnić. Tak, no pan Hefajstos zdecyduje się z nami na rozmowę, to zakładam, że u niego będziemy mogli coś wykraftować. Bo z tego co pamiętam, właśnie w becie był taki motyw, że on właśnie dawał nam możliwość tutaj handlu ze sobą i gdzieś tam ten brąz, te wszystkie metale, to się gdzieś tam mogło przydać. No na razie to wszystko selektywnie zbieramy na bieżąco. Dobra, jest skrzyneczka w porządeczku. Pójdziemy do góry, jest grecki płomień. W sumie nie pamiętam, czy ten grecki płomień wam pokazywałem, jak on działa. Wam to pokazywałem, czy nie? Ale koniec końców to są takie pociski, które po prostu przy kontakcie z ziemią robią boom i zadają rywalom bardzo dużo obrażeń. O, liście. Liście ostrokrzewu. Okej. Okay. Idziemy dalej. No, czyli jednak tutaj mój... chciałem powiedzieć pajęczy zmysł, ale zmysł gracza mnie zawiódł, ponieważ no, poszliśmy w złą stronę, ale przynajmniej mamy pewność, że wszystko tutaj znaleźliśmy, wszystkie liście, wszystkie surowce, przynajmniej tak mogę domniemywać. I ogólnie no, wydaje mi się, że teraz jesteśmy stosunkowo blisko. Czy to jest możliwe? Zobaczmy, no, panowie szkielety. Ała. Ała! Ej, co? No, trochę za dużo siły w to włożyliście, w to spotkanie ze mną. To mi się nie po... Dobra. Najsik, pokonany. Z tym panem już też się żegnamy. Ty zostałeś również poskromiony. Zobaczmy, co jest w skrzynkach. Dobra. Rozeta krwawnika. Tak, tutaj przy okazji jeszcze chciałem jedną rzecz zobaczyć. Więc po prostu wyszedłem z lokacji, wróciłem do niej ponownie. Później się troszkę poprzechadzałem. Dobra. No i muszę przyznać, że jest to stosunkowo długa lokacja. Dobra. Idziemy w tę stronę i myślimy, czy ja idę dobrze, nie? Bo tutaj przez większość czasu szliśmy do góry, później na dół. Teraz gdzieś w sumie troszkę wracamy. Ale no mówię, tutaj można dosyć łatwo się zgubić. Chociaż to jest chyba słuszne miejsce, w którym mieliśmy być.
Tak, no. Wydaje mi się, że tam, gdzie trup się ściele, to właśnie tam musimy iść. Dobra. 380 punktów. Pokonany. Zobaczmy w tę stronę, czy idziemy dobrze. Dobra, tutaj temu szkieletorowi odpuszczę. No niech. O nie! Ej, a czemu ja jednemu odpuściłem, a jego koledzy się na mnie tak wściekle rzucili? Proszę być miłymi szkieletorami tutaj. Kolejny nerwus biegnie. O! Oho! No, coś... Coś czuję, że jesteśmy blisko, nie? Przynajmniej tak by się mogło wydawać po tym moście, nie? Że jest taki... Taki wiecie. No, ej, tu jeszcze nie byłem. Tu jeszcze nie byłem, zdecydowanie. Dobra, tu jesteś rozbity. Sprawdźmy skrzynki. W sumie, ach, myślałem, że to jakaś arena będzie. O nie. O nie, to nie jest arena. Brąz i liście ostrokrzewu. Okej. Okej, this is fine. Może tędy pójdziemy. Pozbędę się ciebie, będziesz tutaj stał i się patrzył w moją stronę. Mhm. Zobaczmy tutaj. Oho, nieumarły pan szkieletor przybył. Dobra, tu jest jeden. Nice. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No tutaj te katakumby strasznie duże. To jest w sumie taka cała cała taka lokacja. A może tu? Dobra. Dobra, te szkielety nie są dla mnie najmniejszym wyzwaniem, nie? O, coś tu się też zmienia, jakieś deski. Tu jest możliwość zejścia. No, bo to jest w sumie to jest ten motyw, o którym ja wam zawsze mówiłem. Znaczy, zawsze. O którym wspominałem wam przechadzając się po tamtych lokacjach zewnętrznych, że jeżeli źle pójdziemy i zaczniemy błądzić w grze z otwartym światem, to może być różnie. No tutaj zgarnęliśmy sobie tylko punkty doświadczenia, ale zawsze to coś. Zawsze to coś. Idziemy dalej. Jaką ja miałem treść zadania? Jeszcze się upewnię. Znajdź świątynię. No... Ogólnie to miejsce, w którym jesteśmy, ma predyspozycję do tego, żeby być... Żeby tu gdzieś była świątynia. Żeby tu była gdzieś świątynia, to jak najbardziej jest taka możliwość. Tylko to musi być, wiecie, jakaś taka epicka zabudowa, nie no. Łuki jakieś, złocenia. Są posągi. Tam nie idę. No tutaj no jest płomień, jest światło. O, jakiś taras, no. No dobra, są złocenia. Więc jest szansa, że znaleźliśmy to, co miało być odnalezione. Chyba. Nie wiem. To jest dla mnie wielka niewiadoma, nie? Tutaj ta lokacja jest dla mnie olbrzymią niewiadomą. Dobra, bo tu już się kończy ta zabudowa, więc wydaje mi się, że jeżeli to ma być typowo świątynia, no to raczej, no właśnie, raczej musimy się trzymać tych takich ładnych zabudów. To może być właśnie gdzieś tutaj. Dobra, cały czas są zdobienia, są posągi. Możemy zejść dalej, przejść dalej i tu jest... Another lost fool. But thank you, fool, for
for coming to yank me out of this eternal void. Co jest grane? At the cost of your own life. Oh wait. Ej, ja zdałem z... off. Ja zdałem sobie sprawę, że przecież ja możliwe, że miałem korzystać z tego drugiego trybu. Oh boy. Ej, i zaraz się okaże, że ominąłem masę rzeczy. Okej, no this is fine. Król szkieletów. Sprawdźmy, czy ma taką samą mechanikę, jaką miał w becie. Bo z tego, co pamiętam, on w becie miał coś takiego, że jak jego współbracia polegli, to on ich przyzywał. Aczkolwiek tutaj widzę, że ich nie przyzywa, więc no, dobrze dla nas. Ja jednak wolę króla szamanów niż króla szkieletów. Możecie dać znać, który król jest według was lepszym królem. Nowy początek, rozdział zakończony. Król szkieletów został pokonany. Kamień ze Styksu. Portal do kuźni. A, ej, czyli dobrze mówiłem. Czyli byliśmy w świątyni, pokonaliśmy króla, a teraz musimy przedostać się portalem. Jeszcze szybka obczajka, tak, no jest skrzynka. Jest skrzynka, a w skrzynce mamy co? Ciernie i krew Aresa. Wiecie co, zdałem sobie sprawę z jednego, że ten król powiedział o zbłądzonych duszach, nie? Czy to właśnie nie jest tak, że po prostu nie mieliśmy tutaj wsparcia od tego naszego mistycznego losu? Tak. Że... No właśnie. Że... Come on! Że co? Że właśnie nie mieliśmy tutaj tego wsparcia, bo po prostu błądziliśmy tutaj w odmętach. Tak, zobaczmy. Co jakiś czas będę odpalał może ten wzrok. Ten wzrok, ten szósty zmysł. Ale super. Cieszę się, że po prostu tutaj z tej lokacji tak troszkę niczym z jakiegoś dungeonu po prostu mieliśmy odseparowane punkty doświadczenia. Więc one też nie przepadły. Tutaj sobie szybciutko pójdziemy w stronę tego portalu i nawet nie wiem, czy zaraz nie będziemy tego odcinka kończyć, bo to jednak w sumie trochę rzeczy dzisiaj zobaczyliśmy. Więc myślę, że mogę się z wami pożegnać. Było mi bardzo miło tutaj z wami powalczyć, albo bardziej powalczyć w waszym towarzystwie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!